Słyszeli Państwo już pewnie nie raz określenie zgniły wyż. No brzmi dziwnie. Wyż, obszar wysokiego ciśnienia. Kojarzy nam się ze słońcem i właściwie suchą pogodą. To skąd ten zgniły? No jesienne i czasem zimowe wyże właśnie takie bywają. Świeci sobie słońce, nagrzewa się powietrze, ale dzień jest coraz krótszy, noc coraz dłuższa i nocą to ciepło ucieka w kosmos, a jak wokół mamy już sporo wilgoci, to ta ciepła wilgoć w zderzeniu z zimnem powoduje powstawanie mgieł. Mgieł, tak jakbyśmy sobie tak huchnęli na zimnie. Te mgły tak potem się ciągną i ciągną i jak ich słońce nie podsuszy, to dają nam taki mglisty dzień z wysokim ciśnieniem, czyli zgniły wyż. Dobry wieczór, Jarosław Kret, prognoza pogody. I nad nami stoi sobie taki wyż, proszę, to jest ta literka W. Do nas zbliżają się chmury z nad Atlantyku, no ale jeszcze nie wpłyną, za to w takim ustawieniu tego wyżu i tego niżu płynąć będzie do nas ciepłe powietrze z południa, w ten sposób, więc jutro i pojutrze będzie ciepło, o ile mgły w tym zgniłym wyżu ustąpią. No i noc zapowiada nam się nieco cieplejsza niż miniona, szczególnie na zachodzie i na południu. Będzie tam też dość długo pogodne niebo, z tym, że znowu później pojawią się mgły i silne zamglenia. A jak one się pojawią, to i będą też takie niskie chmury, no i miejscami będzie ta noc ciepła. O świcie powinno być 7-8, nawet do 10 stopni na zachodzie. Ale we wschodniej Polsce będzie rzeźko, ledwie 2-3 stopnie. A przy dłuższych rozpogodzeniach to ciepło ucieknie sobie w kosmos i może być nawet około zera. Jutro rano jeszcze w wielu miejscach mgły, szczególnie w północnej połowie kraju, mogą długo się utrzymywać, a to znaczy, że temperatura nie będzie wtedy szybko rosnąć. Na południu powinno być najpogodniej i około 10 powinno być tak mniej więcej od 6 do już nawet 12 stopni. Po południu wciąż najwięcej słońca na południu kraju, ale może pojawić się też coraz więcej chmur. Na północnym wschodzie chyba nie ma co liczyć na słońce. Tutaj najprawdopodobniej utrzymają się mgły i te takie nisko zawieszone zachmurzenie. No i w najcieplejszym momencie dnia to tutaj będzie najchłodniej. Ledwie 11 stopni, za to na słonecznym Dolnym Śląsku może być nawet 18. Niedziela z pogodą podobną do jutrzejszej, a nawet może nieco cieplej. W poniedziałek pojawi się sporo chmur, ale padać będzie wręcz symbolicznie. Za to temperatura, jak widać, nieco spadnie. Wtorek i środa z kolejnym zgniłym wyżem. Nad morzem może silniej powiać, a we czwartek to może tam nad morzem nam nieco popadać i temperatura na razie bez większych zmian. I to tyle na dziś. Do widzenia.